Cześć, witajcie. Słuchajcie, zapraszam do subskrypcji. Ci, co są nowi, ci, co już byli, no to mnie znają. Słuchajcie, dzisiaj chcę się podzielić z wami tematem takim. Mamy tutaj, słuchajcie, końcówkę wtryskiwacza. No i chcę wam wytłumaczyć jedną rzecz. I przede wszystkim, no żebyście wy sobie odpowiedzieli na jedno podstawowe pytanie. Bardzo ważne pytanie. Czy jest warto kupować zamienniki? Czy słuchajcie, czy lepiej skorzystać z oryginału? Więc słuchajcie, rzecz wygląda w ten sposób. Ja wam zaraz coś pokażę, jak mi się uda. Otóż przydarzyła mi się kiedyś taka sytuacja. Słuchajcie, na wszystkich czterech garach miałem zamontowane, słuchajcie, takie oto, słuchajcie, końcóweczki. Ładnie wygrawerowane. Jak książka pisze, model, słuchajcie, 096. No i słuchajcie, pewnego dnia, jadąc na autostradzie, samochód zaczął bardzo kopcić. Ściana dymu za mną biała. Oczywiście człowiek przygotowany na różne konsekwencje, jakie może przynieść czasem, słuchajcie, common rail. Miałem całe szczęście jeden wtryskiwacz ze sobą. Klucz taki na szybką podmiankę, bo takie rzeczy się, słuchajcie, czasem zdarzają. No i co, słuchajcie, okazało się, że na czwartym wtryskiwaczu po wypięciu kostki sterowania niewiele, słuchajcie, się zmieniło. Natomiast po zaślepieniu wtrysku tego czwartego samochód, to dziwo, na postoju zapalony przestał kopcić na biało. No troszkę było, już nie wypadało. Słuchajcie, myślę, że gdybym przejechał takim samochodem o wiele dalej, zrobił kilkadziesiąt kilometrów, to myślę, że musieliby mnie ściągnąć z tej autostrady, bo wypaliłbym najnormalniej w życiu w kotle dziurę. No i słuchajcie, co się stało? Wymieniłem wtryskiwacz, pojechałem sobie dalej. Oczywiście już bez dymu. Troszkę tam przykopcił, wypluł to, co miał wypluć. No i po czym, słuchajcie, porozbierałem u siebie wszystkie wtryski. Wiecie zresztą, jak rozbieram, jak to zrobić i tak dalej, bo filmiki myślę, że znacie. No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Zaczęło się szukanie. Zaczęło się, słuchajcie, szukanie, dlaczego samochód zaczął kopcić, co się stało i tak dalej. Z czego się zrobiły problemy. No i słuchajcie, no to jest końcóweczka cała, prawda? To jest cała końcówka wtryskiwacza, czyli nasz ten wtryskiwacz. Tu został już zakupiony następny. Tak jak widzicie, w każdym bądź razie, słuchajcie, rozebrałem wszystkie cztery wtryskiwacze, no i zacząłem doszukiwać, co się zrobiło, co się stało bez jakiegoś tam sprzętu. No i słuchajcie co. Mając niewielkie szkiełko powiększające, dojrzałem pewną rzecz, którą zaraz pokażę wam na mikroskopie. Natomiast staram się to teraz przybliżyć. Tylko muszę złapać ten punkcik, żebyście wy widzieli. Tylko nie wiem, kamera się nie chce ustawić. Chyba się ustawiła, nie? Tylko tak nie wiadomo, jak z tym światłem. O, słuchajcie, chyba mamy to, nie? No i słuchajcie, rzecz jest jaka. Tutaj widzicie taką kreseczkę, prawda? Ja wam zaraz pokażę to wam, słuchajcie, zaraz na mikroskopie. Jak mi się, kurczę, uda. Poczekajcie zaraz, sekunda. Gdzie mamy ten nasz mikroskop na monitorze? O, tu mamy nasz mikroskop. No i tak, żeby było jasne. Biorę, słuchajcie, tą naszą końcóweczkę. Zamontuję sobie ją w uchwycie, żeby mi się nie ruszała. No i bierzemy to na nasz mikroskopik, który się, słuchajcie, przydaje. Nawet jeżeli nie poprowadzimy jakiegoś tam warsztatu, to wierzcie mi, że to się rzeczy takie przydają. Tylko gdzie my teraz, cholera, jesteśmy na tym mikroskopie? O, jesteśmy. Jesteśmy, słuchajcie. I co się zrobiło? Nawet się udało superancko, słuchajcie, trafić.
Jak dobrze widzicie, tu jest nasza iglica. No w tym momencie brudna, słuchajcie, bo ma prawo być, bo ona leży i w rękawiczkach ją przekładam. Natomiast słuchajcie, tu jest kanałek wysokiego ciśnienia. O, tu jest kanałek wysokiego ciśnienia. Tu jest to, co z naszej iglicy powraca do góry, nie? No i słuchajcie, stało się sytuacja tego typu, że wysokie ciśnienie, mimo niechęci otwarcia naszego wtryskiwacza, zaczęło przedostawać się w stronę naszej końcówki. Sytuacja jest taka, no nie będę wam, słuchajcie, tłumaczył, jak działa wtryskiwacz, bo myślę, że chyba już tam nie jeden z was oglądał gdzieś tam na jakimś filmiku i wiecie, jak to tak naprawdę wygląda. Nie wiem, jak to, słuchajcie, widać tutaj. O. Może zgaszę światło. Będzie to lepiej widoczne. Słuchajcie, tu, jak widzicie, jest taka bardzo cieniutka rysa. Tu jest ślad świadczący o tym, że zaczęło tędy przepływać paliwo, a jak wiecie bardzo dobrze, paliwo, które płynie, czy woda, ciecz, co by to nie było, słuchajcie, robi coraz większy kanał. Jeszcze dodatkowo dochodzi do tego to, że jest wysokie ciśnienie, bo mamy kilkaset barów na przykład podczas jazdy i to wysokie ciśnienie, słuchajcie, zaczęło się przedostawać między tymi kanałami. I efekt był taki, że powstała niekontrolowana po prostu praca tego wtryskiwacza, czyli on zaczął niekontrolowanie lać, słuchajcie, w kocioł. Tak, dokładnie, zaczął lać w kocioł to paliwo, nie w układ powrotowy, tylko zaczął lać w kocioł. No i powstała sytuacja, słuchajcie, taka, że w tym kotle zaczęła powstawać coraz większa temperatura, coraz więcej tych spalin było, ze względu na to, że słuchajcie, no to paliwo po prostu, no dla nas to jest tutaj na mikroskopie, jak robimy sobie podglądzik mały, to jest tylko kreseczka, to jest, słuchajcie, aż kreseczka. W przypadku układu ciśnieniowego jest to kolosalna rzecz, która ma bardzo wielkie znaczenie. No i słuchajcie, mając takąkolwiek usterkę, na drodze wierzcie mi, że przejedziecie kilkadziesiąt kilometrów, jak przejedziecie, nie? I ugotujecie najnormalniej w życiu silnik. Może nie ugotujecie silnika, ale na pewno podtopicie tłoka, czy ewentualnie wypalicie w nim tylko dziurę, także nie drastycznie, słuchajcie. To jest tylko dziura, kropelko, skleić i jechać, nie? Słuchajcie, no nic właśnie mylnego bardziej, nie? W każdym bądź razie, słuchajcie, tak to właśnie wygląda historia moja, która się kiedyś zdarzyła. Ktoś by, słuchajcie, powiedział, no dobra chłopie, może skręciłeś wtryskiwacze nie taką siłą, jak potrzeba. Słuchajcie, nie jeden wtryskiwacz skręciłem. Nieraz skręcałem różne wtryskiwacze i wierzcie mi, że to nie jest wina skręcenia tego wtryskiwacza. Wpadły mi kiedyś w ręce, słuchajcie, końców... A, słuchajcie, jeszcze dokończę temat. Taka, słuchajcie, sytuacja, rzecz jaka. W tym wtrysku powstał taki kanałek. Natomiast nie skończyłem wam rzeczy dalej. Wszystkie wtryski cztery zostały rozebrane, po czym, słuchajcie, na każdym jednym wtrysku powstała już ta ciemniejsza taka strona, ciemniejsza strona dająca informację, że coś niepokojącego zaczyna się, słuchajcie, robić, ale jeszcze nie było na tyle drastycznie, żeby ten wtrysk miał niekontrolowany przepływ. O, tak jak widzicie, ta szara kreska, ona się pojawiła na wszystkich czterech końcówkach wtrysku. Najciekawsze jest, słuchajcie, to, że taka końcówka przy dłuższej pracy, i to jest niestety mankament, pokażę wam pewną rzecz. Słuchajcie, tu mam przekładkę. To jest przekładka z tego samego wtryskiwacza, wtrysku, na którym to pracowało. I tak jak dostrzeżecie, między tym malutkim kanalikiem, to jest malutki kanalik, a między, słuchajcie, tym środkiem, co jest tym powrotem, gdzie mi uciekł ten ekran tutaj, zaczął powstawać właśnie ten kanałek rzeźbiony przez właśnie tą ciecz, nie? Bo tak jak wiecie, że to jedno z drugim ze sobą pasuje. Ta dziurka malutka, która tutaj jest, jest... O, puszczaj, cholera. Łapka nie chce puścić. Jest tą dziureczką, słuchajcie, którą widzicie tutaj z tym kanalikiem. Tutaj, w tej pozycji, tutaj, tej górnej. One się ze sobą łączą. No i teraz ja wam pokażę na mikroskopie, co powstało z przekładki.
Także słuchajcie, kiedyś kupiłem właśnie takie końcówki. Troszkę zaoszczędziłem. Zrobiłem na nich, słuchajcie, nie lada, no kosmiczno, bardzo wiele zrobiłem, słuchajcie. Około 40 tysięcy, nie? Przesuwam, przesuwam i akuku, słuchajcie, teraz co widzimy? To, co wam powiedziałem przed chwilą i pokazałem. Ten kanałek zaczął przelewać tu w tą stronę. O, dokładnie tu. I tutaj, co zaczęła powstawać, już ta powłoka łącznie z dołkiem, który, słuchajcie, naprawdę jest pod moją igiełką wyczuwalny, że to faktycznie o tutaj ten kanałek jest. O, patrzcie, tu jest gładziutko. A tu jest jak porysowana stara płyta. I to jest już o ten kanałek, to już jest, słuchajcie, kanałek wyżarty łącznie z tym. No i niestety taka przykładka, słuchajcie, łącznie z końcóweczką trafia do kosza. Także słuchajcie, tak można właśnie, słuchajcie, zaoszczędzić sobie na kosztach końcóweczki, na którą gwarancji nie ma. Także słuchajcie, no daję do myślenia, w każdym bądź razie ja nie krytykuję firmy. Na pewno robi bardzo dobre rzeczy, na pewno bardzo dobre rzeczy produkuje, ale niemniej jednak, słuchajcie, u mnie dało to klapy. Łącznie na wszystkich czterech wtryskach. Na jednym już się odezwało, cztery już były gotowe, tylko czekały, kiedy się otworzyć, żeby zacząć lać w kociu. No i słuchajcie, co oprócz tego wam mogę powiedzieć. Trafiły do mnie kiedyś, słuchajcie, końcówki z jakichś używanych wtrysków, w których był założony firad. Pewnie ktoś zezłomował pojazd z tego względu, że no już sobie nie radził, nie? Zainwestował, władował trochę kasy. No i słuchajcie, co jest najciekawsze, że wszystkie wtryski, no ucieszyłem się, będę miał jakąś tam używkę, ewentualnie nawet na podstawkę. Jak się niestety okazało, wszystkie cztery wtryski miały zamontowane tą samą firmę końcówek wtryskiwaczy, tylko i wyłącznie same końcówki. No i pech niestety chciał, że na wszystkich czterech już kanaliki były częściowo podryte przez ciecz. No właśnie, ktoś by zapytał dlaczego? Nie wiem, po prostu się to tak zrobiło. Także słuchajcie, jak chcecie, to oszczędzajcie. Zresztą jak robimy, słuchajcie, silnik, robimy wtryski, układ wtryskowy i robimy to na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów, no to spokojnie, słuchajcie, wam wystarczy, nie musicie się stresować. Jak Kowalskiemu sprzedajecie temat, Kowalski pojeździ przysłowiowo, ja tak nie mówię, to tylko tak przytaczam nazwisko, żeby tutaj nie łączyć z żadnym panem Kowalskim, także przepraszam bardzo. Proszę się nie gniewać, ja tylko przytaczam ze względu na często używane i bardzo pospolite nazwisko, także szacunek wielki. W każdym bądź razie, słuchajcie, nie róbcie takich rzeczy. Sprzedacie komuś temat, wymienicie końcówki, wierzcie mi, że on pojeździ, za jakiś czas będzie niezadowolony, wróci do was. No i po co niemiłe konsekwencje, a tym bardziej, po co, słuchajcie, naciągać holender kogoś na koszty z wymianą później układu wtryskiwego i tak dalej, nie? Tak to właśnie wygląda. Jakiś tam następny temat poruszymy kiedykolwiek. Póki co na razie zmykam. Także pozdrowionka. Dzięki, słuchajcie, za oglądnięcie. Dzięki za zaufanie. No i cóż, do następnego filmiku. Myślę, że komuś tam włączyłem lampeczkę do myślenia. Za to poproszę łapeczkę w górę. Naprawdę, słuchajcie, no kliknijcie tą łapkę. Już nie udajcie, że ręka ciężka, nie? Bo i tak film musieliście odnaleźć, wklepać parę liter. Więc kliknięcie to już nie będzie problem. Także dzięki jeszcze raz, pozdrawiam, cześć, do zobaczenia, hej.